Moskiewska obwodnica była szeroka jak trasa do Królestwa Umarłych i równie bezkresna. W kolejce do Sądu Ostatecznego ustawiły się na nim i osobówki, i ciężarówki, i niepozorne rosyjskie mydelniczki, i okazałe zagraniczne limuzyny. Niektóre tiry miały kabiny odchylone do przodu, jakby ktoś odrąbywał im głowy i nie dokończył wszystkie wypatroszone brzuchy. Blaszane stado rozciągało się od jednego horyzontu po drugi. Obwodnica zawijała się gdzieś, nie wiadomo gdzie, jak sama ziemia. Ale tu ziemia się nie kończyła. Ciągnęła się dalej ta sama. Minęli tabliczkę Bała-Szycha. Na zewnątrz moskiewskiej obwodnicy nic nie było inne niż wewnątrz. Domy stały rzadziej. Zamiast bloków z czasów Chruszczowa do drogi podpełzły ruiny fabryk. Co jeszcze? Rozbite kioski przy przewróconych przystankach autobusowych? Autobusy jak komory gazowe z panoramicznym oknem? Wiatr. Rentgeny lecą im w twarz ze wschodu na zachód. Zaczyna się dzień, a nikt go nie widzi. Artem już całkiem straciłby wiarę i zrzucił habit. Ale jedno go powstrzymywało: przesieka prowadzi dalej. Dokąd? No? Gdzie? zapytał Sawili. No dokąd jedziemy, przewodniku? Dokąd? zapytał artem tamtego człowieka, który kasłał w tunelu. Dlaczego mu uwierzył? Przecież Sasza mu powiedziała: nie wiesz nikomu. Ale jak tu nie wierzyć, to czego się wtedy trzymać, Sasza? — O, co tam jest? — Poruszył się z tyłu losza. — Gdzie? — No tam, no. Co tam jest z lewej? Rusza się. — No i to nie jedno. Ruszało się, kręciło. Przy drodze na otwartej przestrzeni stała wieża, nie wieża, młyn, nie młyn, zespawana jakby ze skrzyżowanych szyn konstrukcja wysokości około czterech, Pięter. Była na dole szersza, na górze węższa. Z jej wierzchołka wyrastało ogromne śmigło o trzech łopatach. Wschodni wiatr z pośpiechu, nie patrząc na drogę, wpadł w pułapkę i żeby się uwolnić, kręcił śmigłem. O, jeszcze tam, patrz. O, jeszcze jeden. Wiatraki kręciły się jeden za drugim na poboczu. Za pierwszym kryły się pozostałe: jeden, dwa, trzy, cztery, dużo. Łopaty śmigieł były nierówne i miały od jednego do trzech metrów długości, obite szarą, jak szare niebo, blachą. Wystarczyło raz spojrzeć, żeby wiedzieć, to wszystko była ręczna robota, nie wyprodukowano ich w fabryce, lecz zmontowano już po końcu świata, po wojnie. Może niedawno? Zbudowano je niedawno. Niedawno teraz, niedawno na powierzchni, ktoś w jakimś celu wzniósł te wiatraki, te młyny. Śmigła kręciły się bezładnie. Zdawało się, że to cała eskadra startuje z lotniska. Być może eskadra tych właśnie wolnolotów o białych brzuchach z przeźroczystymi skrzydłami, albo może te turbiny chciały poruszyć całą planetę, przenieść ją gdzieś w inne miejsce. Na jakieś nadające się do zamieszkania ciało niebieskie, na które ludzie mogliby polecieć i w ten sposób się uratować? — I po co to? — zapytał nosowym głosem losza z tylnego siedzenia. — Artem wiedział. — Tak jak rowery u nas na stacji. — Odpowiedział nie od razu, tępawo, urzeczony. — To generatory. Produkują prąd elektryczny. Z wiatru. No to po co? No co ty głupi jesteś? To znaczy, że mieszkają tu ludzie tutaj. To do czego jeszcze może być potrzebna taka masa elektryczności? No ile ich jest, popatrz tylko. No policz. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, O, jeszcze tam. No, tak można zasilić cały blok mieszkalny. albo dwa, albo Trzy albo czternaście, piętnaście, no wyobraź sobie. I to wszystko przecież ktoś zbudował. Na powierzchni. A jak tam poziom radiacji? Bez zmian, powiedział Sawili. No i kij mu w oko, no. Czyli że jakoś się przystosowali, albo zbudowali sobie izolację. Ale na powierzchni! No bo po coś ta powierzchnia jest czerwonym potrzebna. Wiedzą coś, czego my nie wiemy. I mają tu światło. A u nas całe metro nie ma tyle światła, ile produkują te wiatraki. Tu cała dzielnica pełna ludzi może mieć światło. Przez okrągłą dobę. — Zatrzymaj się, Wojaszku! — krzyknął Artem do Sawielija. — Zatrzymaj się, bo chcę się temu bliżej przyjrzeć. Sawielij zjechał na pobocze i zgasił silnik. Artem wyskoczył. Pokuś tykał w kierunku wiatraka, zmrużył oczy, zadzierając głowę ku niebu, ku powolnym skrzypiącym śmigłom. Wszystko było sprawne. Z wiatru i skrzypienia to coś robiło prąd. Ani jeden wiatrak nie pozostawał nieruchomy. Zbliżył się Saweli ze swoim gotowym do strzału sprytnym specnazowskim wintorierzem. Zlustrował wiatrak, rozejrzał się dookoła, przysłuchał się. No a w takim razie to gdzie są ci twoi ludzie? zapytał Artema. Gdzie ta twoja. Dzielnica żywych, którzy na tym prądzie gotują kaszę i oświetlają sobie ubikację, co? A nie wiem, wujaszku. Nie wiem, kryją się. To przecież droga przejazdowa. To po co się tu pokazywać? Wyjaśnił Artem. Czyli nas teraz obserwują. No mogą. Saweli podniósł Vintorieza, przytknął oko do rurki celownika, zatoczył okrąg. No nie wydaje mi się... Bo tu jest jak w Moskwie, Artem. Pustki. Droga jest. Wiatraki ktoś postawił. Przecież ktoś to wszystko zbudował. Robotnicy, inżynierowie, elektrycy. Nikogo tu nie ma, Artem. Co ty, ślepy jesteś? Zbudowali i wrócili do metra. No przecież promieniowanie wychodzi poza skalę. Hm. Eksperyment się nie udał. Pojechali dalej. Z marszową prędkością z opuszczonymi szybami, żeby nie przegapić żadnego człowieczka, nawet najbardziej niepozornego. Ale nikogo nie było. Nagie drzewa wyciągały do nieba sękate ramiona, o coś prosiły. Za drzewami sterczały słupy wysokiego napięcia z zerwanymi przewodami, których z daleka nie było widać. Zasłaniały je budynki. Wiatr zaplątywał się w śmigła. Masywne turbiny skrzypiały marnie, niespójnie i to ich wspólne skrzypienie nie ustawało ani na chwilę. A potem zobaczyli, że farma wiatraków się kończy, a placówka wciąż się nie pojawiała. Cofnij, cofnij, pewnie to minęliśmy. Sawieli posłuchał. Kiedy wykręcał. Hartem nie wytrzymał. Znów wyszedł na zewnątrz. Poszedł pieszo, nasłuchując, przypatrując się. — Gdzie wy jesteście, ludzie? No przecież istniejecie, przecież jesteście tu, no. Wyłaźcie, nie bójcie się, jestem swój. Choćbyście byli czerwoni, jacykolwiek, bo czy na górze istnieją te podziemne kolory, przecież na słońcu wszystko powieje, prawda? Na skraju drogi pojawił się pies. Powęszył w powietrzu, zaszczekał leniwie. Artem pokuśtykał w jego stronę. To nie był pies strażniczy, nie miał obroży, nie miał rasy, nie miał niczego, tylko białawą, brudną sierść z łysymi plackami. — Co jest? — dogonił go Sawili. — Widzisz? Psisko! On się nas nie boi, on... Nie boi się ludzi. Patrz, no patrz, jaki jest gruby, no po prostu lśni. Domowy, rozumie. Widzisz, tu jest jakieś osiedle gdzieś za drzewami. On jest oswojony, żyje w osadzie, jak kundle u nas na stacji. No, no zobacz, jaki odkarmiony. Do tego białego dołączyło kilka innych. Gdyby Artem spotkał psy w Moskwie, od razu znalazłby przywódcę stada i zastrzelił. Inaczej nie uszedłby z życiem, ale te były inne. Nie warczały, nie rozchodziły się w półkole, żeby osaczyć ofiary? Mrużyły tylko spokojnie oczy i poszczekiwały. Promieniowanie nieco je oszpeciło. Jeden miał pięć łap, u drugiego obok dużej głowy widniała druga, mała i ślepa oszpeciło. Ale nie rozwścieczyło. Były syte od co? A skąd to na wyszły? — O, patrz tam, za drzewami jest ścieżka, tam są ludzie! — powiedział Artem do Savielia. Sawieli zaparkował samochód, wyciągnął kluczyki. Losza popchnął drzwiczki, wyszedł na zewnątrz. Dla ochrony przed słońcem miał na masce przeciwgazowej ciemne okulary w różowych oprawkach w kształcie serc. Sawieli mu pożyczył. Psy obwąchały ludzi. Savili postraszył je swoim automatem, a te Leniwie, nie wierząc w niebezpieczeństwo, odbiegły na kilka kroków. W szybszym biegu przeszkadzały im brzuchy, dobrze odkarmione. Artem uniósł puste ręce, poszedł przodem ścieżką. Ludzie, hej, nie strzelajcie, po prostu przejeżdżaliśmy obok. Słyszeli go? Nie wiadomo. Wiatraki wściekle skrzypiały i głos Artema absolutnie mógł w tym skrzypieniu uwięznąć. Hej! Jest tu kto? Hej, hej! Nie bójcie się, my niczego złego. Trudno mu się oddychało. Przez filtry nie przechodziło tyle powietrza, ile Artem teraz potrzebował. I wizjer mu zaparowywał, zachodził mgłą. Ale nie chciał przyjmować jeszcze większej dawki promieniowania. Radiacja się gromadzi, teraz każdy wdech skraca mu życie, a przecież musi się jeszcze wszystkiego dowiedzieć. Musi jeszcze pocieszyć i dać nadzieję sobie i całemu metru. Sawieli i Zloszą kroczyli w ślad za nim. Psy nieśpiesznie potruchtały za nimi. Potem i przed, pokazując drogę. Za nagimi drzewami nie było widać żadnego domu ani szopy. Ani płotu, ale wznosiło się tam coś rudego, kilkadziesiąt kroków od drogi. Wyszli na polanę. Psy, z poczuciem winy, merdając ogonami, spoglądając gościom w oczy, pobiegły na jej środek, dobiegły tam i zapadły się pod ziemię. Artem podszedł bliżej. Jakieś ziemianki, czy co? To był dół. Ogromny dół wykopany koparką. Nie dół, a wykop. Coś rudego za drzewami. To była pochodząca z niego glina z piaskiem. Cała góra, a nie żadna ziemianka. A w wykopie leżeli zwaleni ludzie. Ubrani w co popadnie sami mężczyźni. Nic więcej nie dało się rozpoznać. Psy ich obgryzły. Ilu ich tam było? Wielu, tylko na wierzchu może dwudziestu. Ale było jasne, że pod nimi jest druga warstwa, i trzecia, i tak coraz głębiej. I mnóstwo psów. Ale każdemu wszystkiego starczało, dlatego były takie spokojne, takie przyjazne. Zeskoczyły na dół i zaczęły powolutku znów kogoś zjadać. To właśnie od tego zajęcia Artem odciągnął je swoimi krzykami. No tu są ci twoi budowniczowie, powiedział za jego plecami Sawili. Budowniczowie, inżynierowie i elektrycy. Wszyscy tu leżą. Murzyn zrobił swoje. Murzyn może odejść. Artem obejrzał się na niego. Ale po co to? Zapytał. Dlaczego? No jak to dlaczego? Odezwał się Losza w okularach w serduszka. A wrzeszy to dlaczego? No, jakiś jesteś nieogarnięty. Myślałeś, że to będzie inaczej? Artem chwycił się za trąbę, zerwał gumową maskę. Chciał zaczerpnąć powietrza, żeby nie zwariować. Zapomniał, że trupy śmierdzą. Słodki i ohydny odór od razu uderzył mu do nosa. Zabrakło mu tchu i zwymiotował żółcią. Popędził. Zabrał się daleko jak najdalej od rozkopanego grobu, a uszy wciąż rozdzierały mu skrzypiące śmigła wiatraków. Wyszedł do nich, stoją tu w równym szeregu. Postawienie ich tutaj było niewdzięczną robotą, trudną, ale postawili. Pewnie długo to trwało, powolutku. Jedni umierali, drudzy przychodzili na ich miejsce. Nie, nie szli sami, sprowadzali ich tu politycznych i w ogóle każdych żeby budowali wysuniętą placówkę. I prawie nikt nie wracał. Pewnie tylko ci od Zujewa uciekli, ale dorwali ich w meczkę i szybko stuknęli, żeby niczego nie wypaplali o to, jak było. Blaszane skrzydła wiatraków kręciły się niepowstrzymanie, blado migotały w bladym słońcu, ale to nie była eskadra wyśnionych samolotów, tylko ostrza maszynki do mięsa, do której z Moskwy z metra przywożono ludzi, żeby zrobić z nich samych psią karmę, a z ich życia wycisnąć elektryczność. – Po co? – zapytał Artem. – Po co wam tyle światła? – splunął kwaśną gorzką śliną założył maskę przeciwgazową i wtedy za drzewami rozległ się warkot samochód Artem padł na ziemię, zamachał swoim towarzyszom wracającym od strony dołu. Ci też nie położyli, żeby nie prześwitywać przez nagi las. Wyjechała ciężarówka. Na sześciu ogromnych kołach, z kratami w oknach, zamiast zderzaka, miała zębaty taran. Zamiast skrzyni, wyklepany metalowy furgon z wąskimi otworami strzelniczymi i małymi drzwiczkami, wszystko pomalowane na szaro. Z bocznej drogi wyjechała na niekończącą się szosę entuzjastów w miejscu które minęli swoim Japończykiem, stanęła. Znieruchomiała. Na co czeka? Artem nie oddychał, słyszeli? Szukają, widzą, zaparkowany za nimi samochód. Nie. Znów zabrzmiał ryk i zza zakrętu wytoczyła się na drogę jeszcze jedna ciężarówka, taka sama, świeżo pomalowana. Stanęły jedna za drugą, beknęły czarnym dymem, zachuczały i ruszyły w stronę Moskwy. Pędziły naprzód przesieką, mieściły się praktycznie na styk, dokładnie między zwałami konserw i bardzo szybko stały się na szarym asfalcie zupełnie niedostrzegalne. Stamtąd powiedział Artem, stamtąd, za zakrętu, co tam jest? A tam, ponad drzewami sterczały akurat słupy wysokiego napięcia. Poszedł po boczem. Palce same objęły rękojeść automatu, nieważne, czy idą za nim saweli i zloszą, czy się wahają. Musiał znaleźć to miejsce, musiał się zorientować, co tam jest, na co tych wszystkich ludzi wymienili. Skręcił z szosy entuzjastów w połączoną z nią drogę. Znak kazał ją nazywać szosą objezdną. Zaczął się domyślać, zanim jeszcze tam doszedł: to nie słupy elektryczne, to maszty radiowe. Jeden, dwa, trzy, dziesięć ile ich jest? To jest właśnie stacja radiowa. Pokuś tykał do nich w podskokach, i maszty też wysunęły mu się na spotkanie z za drzew, za którymi wcześniej się kryły. Były skierowane w niebo, splecione z metalu, ażurowe i strzeliste. Co tam drut, który Artem rozwijał na dachu wieżowca? Oto anteny, które muszą sięgać na koniec świata. Jeśli one nie zdołają odebrać sygnału z polarnych zori, to co zdoła? Zaczekaj! – chwycił go za rękę Sawili. Zaczekaj! Gdzie ty się pchasz? Głównym wejściem? Przez portiernię? Wali mnie to! – powiedział Artem. Choćby i głównym. To jest radio, rozumiesz? To są anteny! – Stacja radiowa, te wszystkie generatory, to po to tu są. Skonstruowali je obok niej, nie obok osady. Nie ma żadnej osady. One są po to, żeby zasilać anteny i zakopali do tych wszystkich robotników, żeby działało radio. Czy ty to rozumiesz? Czyli co? Czyli jest z kimś łączność. Może z tym twoim uralem, z, z bunkrem w Yamantau, z kimś te czerwone brzuchy rozmawiają. Rozumiesz, bo inaczej to po co to ochraniać? Także. Ty bo ja jak chcesz, a mnie tak czy siak zostały trzy tygodnie i muszę to wiedzieć! Wyrwał rękę i ruszył dalej. Ale czekaj, baranie! szepnął mu wściekle zawieli. Gdzie się pchasz? No co my przeciwko nim we trójkę? Usiądźmy chociaż, wykombinujmy coś. To no ty siadaj, a ja pójdę na zwiat. Pokuś tykał pod drzewami. Widział już betonowe ogrodzenie, za którym stały maszty. Teraz tylko jakoś przez to ogrodzenie. A może przez bramę? Nie, Do bramy lepiej nie podchodzić. W pewnym miejscu drzewa podchodziły blisko do muru. Artem wspiął się na konary. Nad betonem ogrodzenia przeciągnięto drut kolczasty. To nic. Tego już się nie bał. Pchnął automatem. Nie kopnie go prąd? Nie. Chwycił się. Porwał sobie rękawice, rozpruł nogawkę, rozdrapał znowu nogę do krwi, ale z początku nawet tego nie zauważył. Przedostał się na drugą stronę, zeskoczył zdrowym kolanem naprzód. Jakoś się udał. Jeżeli go zobaczą, to położą go natychmiast. Zeskoczył w dobrym miejscu, nie zobaczyli go od razu. Teren był pokryty krzakami, pełen ceglanych budynków, jakichś rupieci. W rogu przyczaiła się nawet uśpiona koparka. Pewnie to ta, która kopała ziemiankę dla budowniczych. Zaszczekał zdziwiony owczarek. Wyskoczył z za rogu na artema, a ten posłał mu cichą kulkę w pysk. Pies zabulgotał i padł martwy. Artem poczołgał się wzdłuż budynku stróżówki przy bramie. Zajrzał od tyłu przez okno. Wewnątrz byli ludzie. Ubrani w skafandry, przez gumę nie było widać, czy są czerwonicze, jakiegoś innego koloru, obszedł budkę dookoła, zapukał do drzwi, otworzyli, a on przywitał ich ołowiem: Jak wy z nami, tak my z wami, a potem będziemy się dowiadywać, czy dobrze zrobiłem, czy źle zorientujemy się za trzy tygodnie. Na stole stoi mały telewizorek, pokazuje bramy, ogrodzenie. Przewija obraz do tyłu, przegapili jego skok, odwrócili się, postanowili się cofnąć, nie zdążyli. Czyli Bóg go osłonił, Bóg ojciec, on takie rzeczy ceni, cały Stary Testament, to przecież same wojny i operacje specjalne. Znalazł przycisk brama, nacisnął go, wyszedł na podwórko. I dopiero tutaj dostał kulkę, o którą od samego początku się prosił w ramię, zdążył dobiec do ściany, oby to była ta właściwa pod strzelcem, a nie naprzeciwko. Przylgnął do niej, podniósł zdrową ręką ciężki automat, wypalił na oślep. Chlera, nie ta ściana, nie ta. Jeszcze jedna kula zagwizdała mu obok głowy, odłamek cegły poleciał mu w szklane oko, szybka pękła. Podbiegł do przeciwległej ściany. Nadwyrężył kolano. Przeszył go ból, zwalił z nóg, przewrócił na ziemię. Wypuszczona w jego stronę seria wzbiła na ziemi małe fontanny pyłu, podeszła już do jego brzucha i wtedy ktoś zaterkotał od strony bramy. Spojrzał jednym okiem. Losza ściągnął ich na siebie. Dzięki. Artem wstał, ślizgając się w pyle. A z budynku wybiegli już kolejni Chyba trzech, wszyscy w skafandrach ochronnych Widać tyle trwało, zanim je założyli Losza skrył się za rogiem W narożnik mu uciły, Z dachu całe taśmy nabojowe, tak że nie mógł wyjść A tamci trzej zauważyli Artema Wciąż na czworakach, który potrzebował ledwie paru kroków Żeby dać drapaka Ale tych kroków mu nie starczyło I kazaliby mu zaraz leżeć w pyle I czerwonej kałuży Gdyby przez bramę nie przeleciał Japończyk z piskiem opon nie wykręcił w stronę ogłupiałych żołnierzy Nie przerzucił ich. Przy przez mask! Z góry zaterkotały wymierzone w niego strzały. Losza wyjrzał z za rogu, znów odciągnął uwagę isty na dachu. Artem zdążył odejść, dotrzeć do drzwi. Stalker wyskoczył ze swojego samochodu, skrył się za nim. Saweli znalazł człowieka na dachu szkiełkiem swojego wintorieza, cmoknął tłumikiem dwa razy z rzędu i cekałem się zakrztusił. Jeden z potrąconych wstał chwień i głupio uderzył los kolbą w szczęk. Zaczął grzebać przy swoim automacie jak pijany, żeby dobić ogłuszonego brokera. Ale Artem podszedł, wypalił mu w twarz. Wybawił swojego wybawcę. Pchnął drzwi, pobiegł korytarzem, rzucił się na niego ktoś z pistoletem. Artem nawet nie zdążył się zorientować, co i kto po prostu nacisnął spust. Człowiek osunął się i tyle, i tyle, i tyle. Dalej. Było już pusto. I cicho. Na podwórku też skończyli strzelać. Przez okno było widać, jak sawieli kopie pozostałych przejechanych, sprawdzając czy naprawdę nie żyją. Budynek? Okazał się niewielki. Korytarz i ileś tam pokoi, wszystkie drzwi otwarte na oścież. O, są i schody na piętro. Tam? Ten sam widok. Jest pomieszczenie kontrolne. Ale Artem, mimochodem, zabił człowieka, który coś by z tego rozumiał. Było tam mrowie guzików i cały las przełączników, wszystkie podpisane, i chociaż niby cyrlicą, to w jakimś psim języku, same skróty, i nie było komu zrobić z nich pełnych słów. Artem usiadł w fotelu na kółkach, zdjął swoją jednooką maskę przeciwgazową, dotknął przycisków, no, no, który z was połączy mnie z polarnymi zoriami? Znalazł niby sposób przełączania częstotliwości. O, są słuchawki. W słuchawkach szumiało morze. Dalej. Izolatka dla gruźlików. Czarny tunel wypełniony nagimi zwierzętami. Kaszną. Oddychają przez wybite kilofami dziury, nigdzie nie chcą uciekać. Nie chcą iść za nim na górę, mówią nie ma tam dokąd iść, wszystko zbombardowane, wszystko zatrute, wszystko skażone, i sam na tę swoją powierzchnię. Pojebało cię, człowieku. Raz wyrżnął z rozmachem pięścią w pól, działaj! Raz. Działaj, sukin synu, działaj, draniu. Co? Co wy tu słyszeliście? Z kim rozmawialiście? Wszyscy ci ludzie wrzuceni do dołu. Po co oni? Wszyscy ci na podwórzu. Po co wam oni? No działaj! Działaj! Raz! Takie ogromne anteny, przecież całe maszty, dziesięć sztuk, mogą na wszystkich falach nadawać i wyłapywać. Dlaczego jesteście takie ogromne i takie głuche kurwy jedne? No jak tu nadawać? Jak tu wypowiedzieć wszystko zdechłemu światu? Jak wysłać go? Wszystkie siedem miliardów jego trupów wysłać w cholerę? Wszedł Sawieli. No i jak tam moja mama i tata? Nijak, nijak! A ktokolwiek chociaż odpowiada, czy na darmo to wszystko robiliśmy. A oni nie na darmo. Oni to po co? Sawieli zamilkł. Z nadzieją trącił butem rękę z zabitego radiotelegrafisty, ale ten był zabity nieodwracalnie. No dobra. Trzeba stąd spadać. Mógł ostrzec tych swoich w Uralach z łatwością. I zaraz wrócą i z nami kaput. Aleksei na przykład jest wyłączony. Ale żyje? Znokautowany no. Konkretnie mu dołożyli Zabrałem go do samochodu Krótko mówiąc Zabieraj tym gościom giwery I jedziemy do domu Przynajmniej będzie z tej przejazdki jakaś korzyść Artem kiwnął głową Nie było tu nic więcej do roboty W ogóle Nigdzie nie było już nic więcej do roboty Dla niego Wstał z fotela na kółkach Nogi miał sztywne Oczy mu wyschły Palce, które na Puszkińskiej były zaokrąglone, dostosowane do uchwytu taczki, teraz same układały się tak, jakby ściskały rękojeść automatu, wskazujący nieco z przodu. Podszedł do radiotelegrafisty, zabrał mu pistolet. Tamten mu nie pożałował, od razu oddał. Mundur miał bez wyrazu i oznaczeń. Kim ty jesteś? Co tu robisz? Powlókł się na zewnątrz. Zabrał automat jednemu, drugiemu. A na dachu jest cekachem, przypomniał sobie. Ale nie chciało mu się tam wracać do tej stacji radiowej. Drzwi samochodu były otwarte na oścież. Losza jęczał, wracając do siebie. Nudno szumiały fale radiowe w samochodowym sprzęcie audio. Głośno, wyraźnie. Tak samo jak i w pomieszczeniu kontrolnym. Można było tam nie chodzić. Można było nie zabijać postronnych ludzi, nie brać na sumienie grzechu, za który już za trzy tygodnie trzeba będzie odpowiedzieć. Artem usiadł na ziemi. Rozejrzał się tempo wokół. Drzwi stróżówki były otwarte. Wystaje za nich ludzka ręka wczepiła się palcami w asfalt. Obok stacja trafo na drzwiczkach żółta tabliczka z błyskawicą, piętrowe centrum z milczącym radiotelegrafistą. Co tu ochraniać? Po co tu stały te dwa urale? Po co budować wiatraki? Po co kopać dół koparką, pędzić tu ludzi z metra, karmić psy, odszukiwać uciekinierów? Skrzypiały wiatraki, produkowały prąd. Wypełniały nim stację, ładowały te diabelne maszty, mieliły dusze na mąkę, życie na pyłu, skrzypiały, skrzypiały męcząco, nawijały jelita Artema na swoje łopaty. Mm, 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 mm. Mm, mm. Głuche, bezużyteczne maszty sterczały mu nad głową. Mm, mm, mm. Zerwał się. Pokuś tykał do stacji trafo tak szybko, jak tylko pozwoliła mu jego nienawiść. Zerwał kolbą kłódkę, kopnął drzwi. Te zabrzęczały jak pęknięty dzwon i wdarł się do środka. Jest rozdzielnia. Lampki wyłączniki. Głupio, niezgrabnie pchnął bronią tablicę. Zachrzęściły lampki. Po co, syny, do czego wam tyle światła? Złapał automat, wziął go jak pałkę, jak maczugę I z rozmachem wyrżnął kolbą w rozdzielnię Bryznął plastik, bryznęło szkło Na ziemię poleciały wysadzone bezpieczniki, zgasła żarówka Chwycił pęk kolorowych, jakby dziecinnych przewodów Szarpnął je do siebie Wewnątrz Artema wszystko się paliło Wewnątrz niego wszystko było poskręcane, ściśnięte I nijak to nie mijało miało ochotę zniszczyć tu wszystko do końca Zburzyć do fundamentów Zatrzeć w pył tę bezsensowną kurewską stację, puścić już lepiej prąd z tych maszynek do mięsa, w ziemię, w słońce, w kosmos. Łzy by mu pomogły, ale w oczach coś mu umarło i łzy nie mogły popłynąć. Hej, tutaj, Arte! Wyszedł z wygaszonej stacji, trafą na zewnątrz, napięty. Niezadowolony, wciąż nie uwolniwszy się ani od nikczemności, ani od głupoty, ani od mroku, dzwoniło mu w uszach. W ustach znów czuł rdzawą krew i zobaczył, jak z otwartego Japończyka macha do niego rękami saweli. Nie wiedzieć czemu? Nie miał na sobie maski przeciwgazowej. Co? krzyknął Artem, żeby przekrzyczeć dzwonienie. Stalker odparł coś szeptem niesłyszalnie. Przywołał Artem gestem ten, Powlókł się do samochodu. Co? No tutaj chodź, baranie! Zmarszczki na twarzy Sawielija ułożył się w dziwny wzór. Jakby się uśmiechał. Ale też było mu jakby nieznośnie źle. Jego uśmiech był szalony i lśnił żelazem. Co? Nie słyszysz? Artem w końcu dokuśtykał. Zmarszczył się. A to co znowu? Z samochodu, ze środka coś. Coś. Spojrzał na stalkera, jak oszalały. Wskoczył na przednie siedzenie, trzęsącymi się rękami, zaczął szukać wśród przycisków. Jakże tu się robi głośniej? To twoja płyta? No, co, natrząsasz się z sukim, syn debilu! Śmiał się, Saweli, zaglądając do środka przez otwarte okno. Co ty nie odróżniasz Prodigy od Lady gagi Z głośników płynęła. Muzyka. Niezbyt głośna, niewyraźna, wymieszana z szumem i całkiem niepodobna do tej muzyki, której Artemowi zdarzało się słuchać w metrze. Nie gitara, nie rozklekotane pianino, nie smętne, basowe hymny odniósł zwycięstwa. Jakieś śmieszne błazeństwo, a nie muzyka. Ale energiczne, dynamiczne, żywe. Przy tej piosence chciało się tańczyć, a w tle słychać było znajome. To było radio, a nie płyta. Na pewno radio. Muzyka, nie sygnały wywoławcze, tylko muzyka. No ludzie słuchają gdzieś. Muzyki grają. Nie mówią jakoś tu przeżyliśmy, a wy przeżyliście, tylko puszczają muzykę, żeby inni ludzie do niej tańczyli. Co to? Zapytał Artem. To jest kurwa radio, wyjaśnił mu Sawili. A jakie miasto? A cholera wie jakie! Artem nacisnął przycisk, żeby zmienić częstotliwość, a nóż jest gdzieś jeszcze. I od razu się dostroił, od razu się dostroił w sekundę. Odbiór, odbiór, tu Petersburg, tu Petersburg. Tutaj nie dało się odpowiedzieć. Także Artem od razu poleciał dalej, coś zagęgało w nieznanym języku, takim jakby człowiek napchał sobie grzybów w usta i próbował mówić. No, angielski! Sturchnął go w postrzelone ramię Sawieli Angielski, kumasz, nawet te sukien ocalały Ach, Berlin, Berlin Kazań, jak słyszycie? Słyszę dobrze, tu Ufa Władywostok do Wyspy Mirny Witamy mieszkańców Swierdłowska i okolic Kto nas słyszy? Artem opity eterem Pijany Odpadł od odbiornika Wytrzeszczył oczy na Stalker. Plączącym się językiem zapytał z trudem. Jak to? To co, co się stało? Ja, jak to? A co zrobiłeś? Rozwaliłem rozdzielnie chyba. Odciąłem. Prąd, chciałem. Odciąć. No to odciąłeś. Ale ja nie, nie rozumiem. A co tu jeszcze może być? No, no co? A co to według Ciebie z zamaszty? Artem wypadł z samochodu, poderwał głowę, popatrzył na podpierające niebo anteny. Wyglądały tak samo jak pół godziny wcześniej, tyle, że teraz były zdechłe. No i co? No, wyłączyłeś je, baranie! I radio zadziałało, cały świat się odsłonił, czyli. No, co to znaczy? Nie wiem. No nie wiem! To są zagłuszarki. Co? Zagłuszarki emitują zakłócenia na wszystkich częstotliwościach, nadają sum na cały regulator. Ale jak to? I zagłuszają wszystkie fale radiowe wszystko, cały świat jak w czasach sowieckich. I jak to? Cały świat? No gawni się. Rość. Słabym głosem poprosił z tylnego siedzenia losza, nie zamykającymi się ustami. Ano cały świat, bracie. Cały. Czy ty w ogóle rozumiesz, że cały świat żyje? My tylko myślimy, że go nie ma. Dlatego właśnie tak myślimy, a on jest. Czy ty to rozumiesz? Rozdział szesnasty. Ostatni seans. No i co z tym robimy? Zapytał Losza. Z trudem poruszając przygryzionym językiem. Jak to co? Artem obejrzał się na niego, jakby pierwszy raz go zobaczył. Losza pół siedział, pół leżał. Z podciągniętą na czoło maską przeciwgazową ciekło mu z ust, a w dłoni miał otwartą butelkę jakiejś lewej wódki. Sawieli dał mu do dezynfekcji. Daj mi też, przytknął usta. Nie pomogło. W zębach zazgrzytały mu pokruszone zęby loszy. Popatrzył na szyjkę. Cała czerwona. Pociągnął jeszcze raz. No, to jedziemy. Sawieli opadł na swój skórzany pokrowiec. Ale dokąd obrócił się do niego Artem. Hallo? Dokąd? Co dokąd? Z powrotem do Moskwy? No jak jest z powrotem odwaliło ci? Przed siebie do Jekaterynburga. Do domu. Teraz? A teraz, przyjacielu, teraz. Póki ci rzeźniczy nie wrócili. Artem pomyślał. Wychylił się z samochodu, splunął w pył. A ludzie. Ja czy ludzie? No w metrze, ludzie w metrze. Jak z nimi, co? Z nimi. No a co z nimi? No przecież trzeba im powiedzieć. Powinni się dowiedzieć, że nie jesteśmy sami, że to zagłuszarki, że można jechać dokądkolwiek. No to mówić, jedźmy dokądkolwiek, no co, nie kumasz? Mamy teraz szansę. Wszystkie drogi są otwarte, pełen bakropy, jeszcze kilka kanistrów, wszystko przygotowane. Nabraliśmy giwer, nabojów, no to jest sytuacja teraz albo nigdy. Ale oni przecież naprawdę tu wrócą. Te urale. I wszystko naprawią i te zagłuszarki znów zaczną działać. I wszystko będzie tak, jak było. I co wtedy? Nikt się nie dowie, że cały świat istnieje? Że z metra można wyjść? No kto usłyszał, ten usłyszał. jasne. Sami się zorientują. No, jedziesz. A kto usłyszał? Przecież nikt już nawet nie słucha. No i kim w oko? Jak to? A tak to! Obwód Świerdłowski nadaje. No ile ja na to czekałem? A jakie tam metro? Co ma do tego metro? Oton! No mój dzień! Trzeba ruszać! Ja na to czekałem! Właśnie na to się przygotowywałem! Artem pchnął drzwiczki nogą, wyszedł z samochodu. Zadarł głowę, popatrzył na umilkłe maszty. Losza siorbał wódkę, nie odzywał się. Zawieli i pokręcił gałką odbiornika. Odezwał się kumkający, grasejujący głos. Paryż, kurna, powiedział Starker. Co? He, nie masz ochoty skoczyć do Paryża? Mam, odrzekł Artem. Do Pederyli? <grymne> Zarżał Saweli, siedząc z Artem. To co cię powstrzymuje? Mam w metrze ojczyma, żonę i jeszcze. Wszystkich mam w metrze co, niczego im nie powiem? Po prostu odjadę, a oni tam zostaną? Stalker przekręcił kluczy. Samochód zaterkotał. No, jak chcesz. A ja nie mam w metrze ani ojczyma, ani macochy. Oprócz zdzir nie mam w metrze nikogo, a zdziry raczej od razu się nie zerwą, żeby gdzieś pojechać. wygodniej im w ciemności. A skąd ty to wiesz? Zdziry, nie zdziry... Artemowi zaczynała gotować się krew. Nikt z własnej woli nie będzie tkwił w metrze. Ludzie myślą, że nie mają dokąd iść. A czerwoni, te gnidy, zamknęli przecież ludzi w metrze i ich tam trzymają. Ukryli przed nimi cały świat. I co ty na to? A sram na nich. Srasz! Zwierzy ostanki, no. No sram, czujesz? Sram na metro. Na ludzi, na tych, którzy tam kogoś gdzieś po coś trzymają, mnie to już nie dotyczy. Ja wiem co innego. Jeśli pobędziemy tu jeszcze z dziesięć minut, to nakarmią nami wszystkimi psy, więc mówię ci, starczy tego durnego bohaterstwa. Zapinaj pas i ruszamy. Nie mogę, odparł cicho Artem po zastanowieniu. Nie mogę jechać do tego pieprzonego Paryża, kiedy tam są wszyscy moi. Trzeba ich wyciągnąć. Powiedzieć im wszystkim przecież przecież ich ogłupiają wszystko, co robią. Jest niepotrzebne. Tunele, walka, glisty. No wszystko, rozumiesz, wszystko jest niepotrzebne. Przestrzeń życiowa, wojna, choroba grzybów, głód. 40 tysięcy ludzi to przecież wszystko są żywi ludzie. Nie tylko mój ojczym, nie tylko pozostali też wszyscy. Trzeba ich wypuścić. No, jak chcesz. Odpowiedział mu Sawieli. Artem milczał. Wyciągnął rękę do loszy. Znów połknął kilka drobin ukruszonych zębów. — I ty jak chcesz — powiedział. — No i co zamierzasz robić? Głowa mu pękała. Artem wzruszył ramionami. — Zostanę tutaj. Spróbuję je zniszczyć, te maszty. — No ale jak zniszczyć? A bo ja wiem. Może mają tu jakieś granaty? A granatów by chciał. I frytki do tego. Dobra, to nie ma sensu. Jeśli chcesz zdychać, to ja się na to nie piszę. Artem kiwnął głową. Halo, na balkonie. Sawili odwrócił się do Loszy. A ty z kim idziesz? Na razie zostaję oznajmił pierwszy apostoł czerwonymi ustami. — Nie jestem taki twardy. A no, więc wam też kij w postanowił Sawieli. — Daj mi chociaż obejrzeć swoje ramy. — Niby ci się śpieszyło. — Ja mam bandaże i alkohol, a ty... — Gołą dupę! — westnął Sawieli. — Na twoim miejscu bym sobie nie pozwalał. — No i łyknijcie sobie jeszcze... Analgetyku przeterminowany, ale jak mówią lekarze, najważniejsze to w niego wierzyć. Prezent pożegnalny. Kula przeszła na wylud. Ochlapali alkoholem, zawiązali bandaż. Loszy też dali przepłukać sobie gardło. I w analgetyku dało się uwierzyć. No, wpychasz się w nie swoje sprawy. Powiedział do Artema Stalker: Już widzę, jak ci dadzą wszystkich uratować. No, samotny kowbojku. Artem nie chciał o tym mówić. Sawieli trzasnął drzwiami, chwycił kierownicę, wykręcił. Będąc już w połowie za bramą, zahamował po raz ostatni. Wychylił się z okna. No, przecież was zabiją, debile! Co poradzić? Odpowiedział Artem, lecącym mu w twarz kłębom sinego dymu. Ręcznie zamknęli bramę. Jak długo się tu utrzymają? Kiedy zaczną ich szturmować? Trzy minuty? Pięć? A ty po co zostałeś? A co? Powiedział Losza. Jechać gdzieś, jasne. Chodź! Ośpieszmy to cholestwo jak najszybciej. I do domu. Może jeszcze damy radę, to pójdę poszukać czym je tu. Słuchaj o tam. Nie ciągle łamie sobie głowę. Po co im w ogóle te zagłuszarki? To zapytaj czerwonych, po co im zagłuszarki? Może, żeby odpowiadać wszystkim z zewnątrz, że metro to oni, że są w Moskwie władzą, a może szykują uderzenie na hazy. Otrzymują pomoc od kogoś z zewnątrz. Widziałeś, jaki mają sprzęt? W metrze ktoś jeszcze taki ma? Tamta terenówka na teatralnej podpowiedział sam sobie. W końcu odstrzeliwali faszystów w mundurowych skafandrach czyli. Wojna? No cóż, Loszy wyjaśnił, a sam nie zrozumiał. Jak tak można? No, jak można? 40 tysięcy ludzi, czy ilu ich tam jest, trzymać pod ziemią. Ciekawe, jaki celu święca takie środki. Wejdź na dach, został tam CKM. Poobserwuj drogę. Znów przekuś tykał obok radiotelegrafisty. Gdzie wy tu trzymacie granaty? Szafa z bronią świeciła pustką. Porozchwytywali wszystko podczas alarmu. Pokoiki. W jednym były prycze, w drugim stołówka, nic by tu nie ukryli. Wracał obok pomieszczenia kontrolnego, zajrzał do środka, wszystkie światła zgasły, cisza, kurz wisi w powietrzu. Jednego żałował. Bo jak zaczniesz, światosławie Konstantinowiczu, bez nogi pryku słuchać odtajałych fal radiowych, już nie będzie kogo przeprosić, a dobrze by było dotrzeć do Moskwy żywym, żeby posiedzieć razem z tobą przy odbiorniku. Proszę bardzo, tatku. A propos naszej wspólnej rozmowy: Jestem oczywiście schizolem, i ma się rozumieć, zafiksowanym psychopatą. A już tej twojej córeczki to na pewno nie jestem godzien. No to teraz masz. Światosławie Konstantinowiczu, posłuchaj. Słuchaj, słuchaj, nie krzyw się, co? A tak. To Petersburg. A to jest Paryż. A, tak, to po angielsku. Zgadza się, to Wady I jak to? A, jak to, tak to? Że linia czerwona jeszcze lichowie, kiedy uruchomiła zagłuszarki. Zagłuszarki, światosławie Konstantinowiczu, tak, tak. Wiesz pewnie, co to takiego w odróżnieniu ode mnie, co nie? I wiesz co? Dałeś dupy. Myśleliśmy, że połamali sobie wszystkie zęby na zakonie, myśleliśmy, że bardzo tego bunkra potrzebowali, straciliśmy połowę chłopaków, żeby tylko bunkier nie wpadł w ich ręce. A ich może wcale nasz bunkier nie obchodził. Mieli poważniejsze plany. A nie może być tak, światosławie Konstantinowiczu, że bunkier to po prostu była przykrywka, odciąganie naszej uwagi. Wyczerpywali nas tym oblężeniem, żebyśmy nie zwrócili uwagi na to, co najważniejsze, co? Ha. Zabrał jeszcze radiotelegrafiście maskę zamiast swojej jednookiej i wyszedł na zewnątrz. Okrążył budynek, podszedł do masztów. Były mocno wkopane. ich korzenie tkwiły w betonie, przywiązano je jeszcze żelaznymi linami ze wszystkich stron, nie do przepiłowania, nie do obalenia. Na najbliższym z nich zobaczył drabinkę z prętów zbrojeniowych, wdrapał się na górę, opatrzyć ile czasu zostało tak przegapiłeś światosławie Konstantinowiczu zagłuszarki przegapiłeś urale przegapiłeś wojnę przespałeś starzejesz się tatku możesz mi oczywiście nie wierzyć bo jestem w końcu zafiksowany ale posłuchaj posłuchaj sobie radia posłuchaj i powiedz a teraz jaką misję ma nasz zakon? Dalej mieszać świńskie łajno? Czy wyprowadzić ludzi na powierzchnię? Tracić naszych chłopaków, żeby ludzie dalej byli morlokami? Czy pomóc im dotrzeć do miejsca, gdzie promieniowanie będzie na znośnym poziomie, gdzie będą mogli żyć? Po co to wszystko akurat mnie? A po nic. Ja już nie będę Mojżeszem Światuszowie Konstantinowiczu. Zresztą tak naprawdę to kładę na to laskę. To tylko tak, żeby się popisać przed jedną z dziurą. Bo nie zdążę już być Mojżeszem. Bo za trzy tygodnie przechodzę do rezerwy. Za trzy tygodnie będę. Już tam. W maju z pomarańczowymi kaczuszkami lizać lody. Ale za to ty mógłbyś. I wciąż możesz. A nigdzie nie jest powiedziane, że inwalidów nie biorą na Mojżeszów, co nie? Dobra, idź do diabła. Rozwalone kolano nie zginało się i nie prostowało. Trzeba było się gramolić do nieba tak samo, jak niegdyś wybierał się z czarnego piekła, kulejąc, skokami, podciągając się. Wchodził, dopóki teren otoczony betonowym ogrodzeniem nie stał się rozmiarów paczki papierosów. Wiał tu nieprzyjemny wiatr. Chciał Artemas zdmuchnąć i unieść ze sobą. Maszty bujały się mimo stalowych lin. Zobaczył losze rozmiarów lalki, zabawkową koparkę. Przez prześwit w lasku zobaczył piaskownicę z trupami. Dziecinne wiatraki. W kierunku zachodnim w stronę miasta szosa była zasłonięta przez pustookie wielopiętrowe bloki. Natomiast widok na wschód otwierał się po sam horyzont. A no już. Nie było nawet śladu Sawielija. Bardzo się śpieszył do domu. Zobaczył za to coś innego. Jakieś robaczki poruszały się ledwie zauważalnie na drodze gdzieś daleko. Szkoda, że Stalker zabrał swojego wintorierza. Ludzie czy co? Schodząc myślał, gdzie wy wcześniej byliście ludzie? Dlaczego nigdy do nas nie dotarliście? No, załóżmy, że z radiem było tak. Oto czerwoni postawili te maszty, żeby, no, nikt w Metrze nie mógł połączyć się z innymi miastami. No i dobrze radio jest puste. Ale jeśli są jeszcze żywe, zamieszkane miejsca, czyżby nikt stamtąd nie próbował dojechać do Moskwy? Nie ma przecież w Metrze ludzi z tych innych miejsc. Ani Artem ich nigdy nie widziała, ani żaden z jego znajomych, to jak to możliwe? My niczego o was nie wiedzieliśmy. Zatkali na muszy, zawiązali oczy, zapędzili nas pod ziemię, powiedzieli: Gdzie się urodziłeś, tam się nauczyłeś, ale wy co? Mieliście nas gdzieś. Zeskoczył zdrowym kolanem naprzód na pełną pyłu ziemię. Pokój pośpiesznie w stronę wartowni przy bramie. Nie znalazłby się tam jakiś granat? No i co? krzyknął do niego Losza. A ktoś tam jest na drodze, idą z obwodu. Nie spuszczaj ich z oczu. Ciekawe, czy to z innego miasta. Czy na przykład zwiat wraca na placówkę? No, wkrótce się wyjaśni. Już wkrótce. Niemal doskakał do wartowni i nagle go oświeciło. Koparka! Przecież taką machiną można na pewno uszkodzić maszty, łyżką albo ciągnikiem. Oby tylko działała! Skręcił od wartowni do narożnika. Przez zmiażdżone gąsienicami chwasty, skacząc, dobrnął do monstrum. Złuszczony pomarańczowy lakier, popękane szyby kabiny, drzwi się nie zamykały, wysięgnik oparł się łyżką o ziemię ponuro i ze zmęczeniem, jak pijany twarzą o materac. Działa? Wdrapał się na gąsienicę, wlazł do kabiny. Do czego to było podobne? To do niczego, kierownicy brak. Zamiast niej dźwignie, jedna miała gałkę z muchą w szkle, druga z żelazną czaszką. A nie, z podłogi wystawały jeszcze pedały. Obok były też przyciski. Stacyjka była czymś zalepiona, sterczały z niej za to przewody rozdzielone. Spróbować? Czerwony z czerwonym. Niebieski z niebieskim. Używacie tego rzęcha czy nie? No... Zetknął nagie końcówki, coś obudziło się w środku, metal drgnął konwulsyjnie, zadrżał, buchnął czarny dym. Artem niepewnie postawił nogę na pedale, chciał ruszyć z miejsca, ale spazm, który ożywił maszynę, już minął i ta ucichła, uspokoiła się, zdechła. Czy Artem zrobił coś nie tak? <gryw> Poczuł, jak robi mu się gorąco pod maską. To nie ja zepsułem. Popatrzył na obtłuczone, popękane wskaźniki, wskazówka poziomu paliwa, spragnienia liże zero. Koniec. Znów zaczął słyszeć wiatraki. Uszami, uszami, nerwami. Okulary w masce przeciwgazowej zaszły mu mgłą. Czas się kończy, a decyzji brak. Niepotrzebnie sam został, niepotrzebnie pozwolił zostać apostołowi. Obszedł koparkę dookoła, znalazł miejsce, gdzie wlewają ropę. Krzyknął do środka. U! Suka, wlokąc za sobą nogę, doskakał do stróżówki, a może tam coś będzie. Granatnik. Ach, oczywiście nie ma żadnych granatników. Są natomiast dwaj martwi ludzie, jeden na progu czołga się na zewnątrz, drugi w pokoju patrzy w sufit. Ani jeden, ani drugi nie ma przy sobie materiałów wybuchowych, bo po co? Sawieli i miał rację. Artem niczego z tymi masztami nie zrobi. Stały, stoją i będą stać. Wrócą urale, ludzie w mundurach bez dystynkcji zastrzelą dwóch zagubionych idiotów. Rzucą ich psom, żeby psuły sobie zęby od ołowiu. Wymienią bezpieczniki, połączą przerwane kable i anteny, których moc może sięgnąć drugiego końca ziemi i znów zaszepczą chórem, dusząc swoim cichym szeptem każdy krzyk. I wszyscy, którzy przywykli już do podziemnego życia do pustego globu. Nie będą musieli się odzwyczajać. Nawet nie zdążą niczego usłyszeć. Mrugnął tylko okiem, a w radiu znów będą nadawać ich ulubioną, gruźliczą audycję. Świat rozbłysnął i znów zniknął. Znów to oni będą normalni, a Artem świrnięty. No i jak? Zawołał z dachu Losza. — A nijak. — Na razie. — Nijak — odpowiedział Artem. — Na razie. — Nie jest jeszcze za późno, żeby uciec. Porzucić to przeklęte miejsce. Schować się obok pędzących urali. Udać wyschniętego pasażera zardzewiałego samochodu. Boczkiem, boczkiem dowlec się do Moskwy i tam już jakoś tam coś tam. Jeszcze przez trzy tygodnie albo dwa. Z powrotem do stacji radiowej. Znów minął pomieszczenie kontrolne, jeszcze raz przeleciał pokoje, waląc w drzwi, kopiąc szafy i krzesła, gdzie, gdzie tu cokolwiek jest! Jak cię zniszczyć, bydlaku, jak cię unicestwić? Niemy radiooficer plątał mu się pod nogami. Artem odciągnął go wściekle na bok ten jak na złość. Umazał podłogę i znów na zewnątrz. Gdzie jeszcze nie patrzył? Gdzie pobiegł na tył budynku, przetrząsnął krzaki, przeczesał chwasty. Potem z powrotem do odciętej od prądu stróżówki. Cześć, cześć. Nieprzytomny telewizor pokazuje szarą krainę po drugiej stronie lustra, a w tej krainie wszystko było tak samo, tylko krzywiej i głupiej. Gdyby był prąd, można by chociaż obserwować obrzeża terenu. Gdyby był prąd, można byłoby. Pokuś tykał do stacji trafo, otworzył szerzej drzwi, podparł je, żeby nie zatrzasnął ich ten skrzypiący wiatr. Trochę się uniosłem. Wybacz, nie dałoby się tego naprawić. Hmm? Gdyby był prąd, to można by było... Jedynie widać już, że można na wszystkich falach. Bo wy na wszystkich falach szepczecie, tak? Tak działacie, sukinsyny, co na wszystkich falach, i na krótkich, i na średnich, pewnie nawet na długich, zamiast słów, zamiast muzyki i sygnałów wywoławczych, syczycie, oślepiacie. A jeśli nie da się was zburzyć, to może można was nauczyć rozmawiać. Niezgrabne palce w grubej gumie, cień jak nie jego, nie wpuszcza światła, przeszkadza widzieć. Wizjer zaparował i już po nim cieknie. Zaraz, zaraz, co on tu zepsuł? Zaczął wiązać przerwane kabelki, zatrzaskiwać bezpieczniki z powrotem na miejscach, namawiać je do współpracy. Nic. Nie ma światła. Wiatraki zawodzą, a światła brak. Alosza! Losza! Wyskoczył na podwórze. Ty wyznajesz się na elektryce? A co? No zejdź na sekundę, zerknij! Dotarł dopiero po długich minutach. Co ty tam zrobiłeś? Wandal. No to znasz się na tym? No tak. Chciałem zostać elektrykiem i tatna robota. No tylko niwała człowiekowi nie pozwolą u nich, też jest mafia. Artem wyjrzał na zewnątrz, wcisnął twarz między pręty bramy. Na drodze nikogo nie ma, żuczki nie zdążył jeszcze tu dopełznąć, czy przeoczyli zakręt. Pierwszy apostoł cały czas grzebał przy rozdzielni i przestawiał bezpieczniki, burczał sobie coś pod nosem. Zdechła żarówka, huśtała się pod sufitem. W bańce nic się nie działo. No dobra, słyszysz. Dobra, już słyszysz, daj spokój, zapomnij. To nie dla ciebie. Idziemy do domu. A sam popatrzył smutno na szaro-szare ogrodzenie z betonowych stożków i zrozumiał. Stąd nie ma drogi do domu. Dlatego tak łatwo było przez nie przeleść. To pułapka. Łatwo jest wejść do środka, ale nie wydostaniesz się z powrotem. Potrzask. Człowiek będzie się kręcić wokół przynęty urzeczony, póki sprężyna się nie zerwie, żeby przetrącić mu grzbiet. — U nich machia. A co jest dla mnie? — zapytał losza. — Do końca życia handlować gównem po dziesięć kulek za jadło. — Spadę, zasłania światło. — Bydle z ciebie. Odciął się Artem. Ja cię powołałem na apostoła, a ty mi wymyślasz. O, taki jesteś śmieszny, tak? To może lepiej ja cię powołam na apostoła, Swoją drogą, to mama przepowiadała mi wielką przywość. Losza podważył coś paznokciem, kliknął i stała się światłość. Serce podskoczyło mu w piersi Artem porwał losze, uściskał go ze wszystkich sił Jest! To ty jesteś naszym zbawicielem Ty, a nie ja Tylko obserwuj drogę Pokuś tykał wśród skrzypienia Do stacji radiowej W przedsionku pali się żarówka Wpadł do pomieszczenia kontrolnego Usiadł w fotelu na kółkach no, Nauczcie mnie tego psiego języka Co to jest na tych guzikach Zmusił się, by wypuścić powietrze Zamrugał Przejrzał podpisy systematycznie z góry na dół i z prawej do lewej. Znalazł przełącznik genzaku UKF. Rozszyfrował generator zakłóceń. Przestawił z góry w dół. Dalej KFDF. Różne częstotliwości porozrzucane jak popadło po ręcznie wykonanym pulpicie. Naciągnął słuchawki, poklikał po częstotliwościach. Oczyszczone z syczenia? Przepędził węże ze wszystkich fal. Tak. Chyba tak. I co teraz? Za oknem rósł żelazny las masztów. Każdy z nich, opleciony drucianymi lianami, omotywał nimi swoje pasmo częstotliwości. Wysysał z niego soki. Dlatego tyle ich tu było, żeby zagłuszać jednocześnie wszystkie dalekie głosy. Czyli te głosy można zastąpić własnym. Palce i oczy znów przebiegły mu po klawiszach Włączyć nadawanie na UKF, KF, Artem dotknął mikrofonu przy słuchawkach Przygiął go do ust Teraz słuchaj mnie Prześledził palcami, dokąd dochodzi kabel Znalazł na pulpicie klawisz z lampką Wcisnął go, chrząknął sobie do uszu Zakasłał do uszu całej planety Znieruchomiał Ściągnął maskę przeciwgazową Muszą słyszeć, Artem, a wyraźnie oni wszyscy. Każde jego słowo oblizał spękane wargi. Tu Moskwa. Tu Moskwa. Słyszycie mnie? Petersburg. Władywostok, Woronesz, Nowosybirsk. Słyszycie? Tu Moskwa. Żyjemy. Nie wiem, czy słyszeliście nas wcześniej. My was nie. Myśleliśmy, że zostaliśmy sami. Myśleliśmy. Że nikogo więcej nie ma, nikogo i niczego rozumiecie? Jak mieliście to zrozumieć? Przez cały ten czas gadaliście ze sobą nawzajem, a, a my tu, Boże święty, chwała Bogu, że żyjecie, że jesteście, że wy tam śpiewacie piosenki. Jak się tam macie? My tu przez te wszystkie lata siedzieliśmy pod ziemią. Baliśmy się wystawić nos na zewnątrz. Myśleliśmy, że nie mamy dokąd iść. Wyobrażacie sobie, nie było radia, nie było sygnałów. Jakieś skurwy syny włączyły tu zagłuszarki. W Moskwie, w Bałaszysze. I ukryli was przed nami. Więc byliśmy jak gusi, jak ślepi. Siedzieliśmy dwadzieścia lat. Ja, dwadzieścia lat. A mam tylko dwadzieścia sześć. Siedziałem pod ziemią. Na imię mam Artem. W piwnicy siedziałem w Metrze. Szukaliście nas chociaż, bo ja was szukałem. Szukaliśmy. Myśleliśmy, że cały świat spłonął, cała ziemia, że nie ma dokąd iść, pełznąć stąd. A mimo wszystko szukaliśmy, mieliśmy nadzieję. Jak się trzymacie? Organizujecie sobie tańce? Tak bardzo chciałbym być teraz z wami. Można u was oddychać bez maski przeciwgazowej? J jakie jest tam powietrze? Bo niczego o was nie wiemy. Przesiedzieliśmy sami dwadzieścia lat. Nawet nie wiem dlaczego. Po co? Nie rozumiem. Po co my tu? W ciemności. W betonie. Znajdziemy tych, co nam to zrobili. Znajdziemy ich, rozwalimy te kurewskie zagłuszarki. Znów będziemy razem. Tu Moskwa. Będziemy z wami. Z całym światem. Żyjemy, rozumiecie? Wy żyjecie. I my też. A może są tu wasi krewni? Ocalało u nas 40 tysięcy ludzi, a u was... I będziemy jednym krajem, będziemy żyć na powierzchni, tak jak wcześniej. Ludzie, ja tyle wam chciałem powiedzieć. Sto razy wymyślałem, co powiem, i wszystko teraz zapomniałem, żebyście chociaż mnie słyszeli. Będę tu mówić, ile się da, potem pewnie mnie odłączą. Ci, którzy postawili te zagłuszarki, ci, którzy was od nas odcięli, oni tu wrócą. Spróbujemy się tu trochę utrzymać, ale jest nas. Tylko dwóch, a ich yy, czerwonych. No, najważniejsze to, żebyście nie pomyśleli, że wam się wydaje, albo że to wszystko to żart. To nie jest żart. Jestem prawdziwy, mam na imię Artem. Jeśli mnie zabiją, inni w Moskwie to usłyszą i wyprowadzą pozostałych. Jesteś tu, Moskwo? Hanzo, Polis, wszyscy, którzy jeszcze nie zapomnieli. Czy ktoś jeszcze słucha? Przecież nie jestem jedyny. O, oszukiwali was. Wszystkich nas oszukiwali. Już dawno można było wychodzić ze schronu. Jechać, iść. Dokąd się chce. Dokąd dusza zapragnie. Proszę, Paryż, nawet tam. Albo Jekaterynburg. Czerwoni wszystko przed nami ukryli. Po co? Żeby nie było nadziei? Nie wiem po co? Nie wiem, nie mogę tego zrozumieć. My po prostu my po prostu możemy teraz żyć. Wyjść wszyscy na powierzchnię i żyć jak dawniej, jak ludzie, jak człowiek powinien żyć. Słyszycie? Tak, ja nie zwariowałem. I oni tam są. I cała Rosja, i Europa, i Ameryka. Wszyscy są. No, sami słuchajcie, oni są. I my teraz też. Słuchajcie. Wyłączył tryb nadawania, zamiast siebie puścił gadające ze sobą miasta i zdjął ucichłe słuchawki wysyłał tu wszystko w nicość czy szeptał komuś do ucha nie wiadomo nie wiadomo dość tego bełkotania niech teraz sami posłuchają innych niech posłuchają ziemi O ten ludzie tu przyszli O ten Artem złapał automat, wcisnął maskę na głowę, wykuśtykał ze śluzy, wetknął lufę w wirujący na skrzypiącym wietrze pył. Pod bramą za sztachetami stali trzej ludzie. Wszyscy trzej mieli ręce podniesione do góry, pokazywali, że nie chcą walczyć. Maski przeciwgazowe, ręcznie zrobione. Cała trójka miała zdjęte, opuszczone na paskach na piersi. Skafandy ochronne, też własnej roboty. Nie zwisały workowato jak toporne wojskowe kombinezony, lecz były ściśle dopasowane do figury. Dwa jej młodzi chłopcy byli podobni do siebie jak bracia. Trzecim był potężny, siwobrody mężczyzna z długimi, szarymi włosami, zebranymi z tyłu w kok. Chłopcy patrzyli po sobie i uśmiechali się. No jednak są! co so, ojciec ludzie mówiłem ci że słyszałem powiedział jeden z nich oglądając się z zadowoleniem na starszego dzień dobry powiedział ten spokojnie pewnie Artem nie opuszczał broni patrzył na tych ludzi chłopcy byli rumiani wystrzyżeni własnej roboty obrzyny położyli na asfalcie ręce mieli puste Artem z zaprętów mógł ich teraz wszystkich skosić jedną serią ale Przybysze jakby w ogóle się tego po nim nie spodziewali. Młodzi uśmiechali się do siebie nawzajem, do Artema, jak kretyni, jak nietutejsi. Ich ojciec patrzył spokojnie, niczego się nie bojąc. Miał błękitne oczy, intensywne nawet mimo wieku. W lewym uchu dyndało mu srebrne kółko. — Kim jesteście? — powiedział Artem przez trąbę. — A czy to już Moskwa? Zapytał go siwobrody. Bo idziemy do Moskwy. To baba szycha, czego nas chcecie? Niczego, odparł tamten statecznie. Moi chłopcy wbili sobie do głowy, że w Moskwie ktoś został przy życiu, że niby to wzywają ludzi na pomoc. No to wybraliśmy się i przyszliśmy. Skąd? Skąd jesteście? Z Muroma! — Z Muroma? To takie miasto między Włodzimierzem a Niżnym... Niżnym Nowogrodem. — A ile to kilometrów stąd? — Trzysta mniej więcej. — Szliście tu trzysta kilometrów piechotą? Kim wy w ogóle jesteście? — Ja jestem Arsenij — oznajmił się w obrody. A to jest Igor. — A to? — Michał. — Moi synowie. Igor. Ten tutaj przekonuje mnie, że złapał sygnał radiowy z Moskwy. U nas uważa się, że cała Moskwa jest spalona. Przekonał brata. No i we dwójkę przekonali mnie. A po co? Jak to powiedzieć? Tak jak mówię, ktoś wzywał pomocy przez radio, szukał miejsc, gdzie przeżył ktoś jeszcze, a porzucać ludzi w biedzie? To nie po chrześcijańsku ale widzę, że radzicie tu sobie i bez nas. A można się u was napić herbaty, bo jesteśmy prosto z drogi. A stójcie! Stójcie, gdzie stójcie! A przepraszam, uśmiechnął się Arseni. To co, macie tu obiekt zamknięty? Mamy tu... Artem szybko obejrzał się na losze, ten podniósł rękę. Wszystko jest pod kontrolą. Mamy tu obiekt... Nie widzieliście na drodze samochodów? A minął nas pikap. Głosowaliśmy, ale przeleciał z pełną prędkością. Głosowaliście? No, podnieśliśmy rękę. O wie pan, żeby się zatrzymał. Chcieliśmy się upewnić, czy dobrze idziemy. <noise> żeby się zatrzymał. Artemowi wyrwał się śmieszek. A co tutaj to nie jest w zwyczaju? Podwożenie? Artem pomilczał, posłuchał przez odgłosy wiatraków, czy to aby nie zasadzka. — Szliście tu trzysta kilometrów, żeby uratować jakichś nieznajomych ludzi? Myślicie, że uwierzę? — No dobra, to może być i bez herbaty. — Chodźmy dalej — zdecydował Arsenij. No — Nie, no tato, no co ty, dokąd? — Igor — uciął Arseni, nie dyskutuj. No zapytaj chociaż, co się dzieje w Moskwie. Tam serio ktoś żyje, czy. No bo wie pan, wujaszku, ja się bawię radiem. I naprawdę wyłapałem kilka razy. Takie coś y, tu, Moskwa. Odbiór Petersburg, czy tam Rostów. To co to było? Co to było? powtórzył Artem. Prześlizgnął się po niej wzrokiem. Po ich dziwnych strojach, po poderwanych w górę pustych rękach, po dyndających maskach przeciwgazowych, zamiast okularów szeroki wizjer. I zobaczył samego siebie w odbiciu, za prętami, z gumową twarzą, z zamglonymi okrągłymi oczami, pijanego, rannego na analgetyku. Spojrzał sam sobie w przygotowaną do strzału lufę. Nie wiedzieć czemu przypomniał sobie czarnych, Tamten dzień na platformie widokowej wieży stanki, no a dlaczego sobie to przypomniał? Wierzyć czy nie wierzyć? Zaczekajcie. Wszedł do stróżówki z zadumą i nieśpiesznie wcisnął przycisk otwierający bramę. Usłyszał zgrzyt na zewnątrz. Ich trzech. Stali w tym samym miejscu i nie opuszczali rąk, a strzelby leżały na ziemi. Wejdźcie. Znów spojrzeli po sobie. Wejdźcie do środka. Możecie wziąć swoją broń. Ja wam opowiem wam o Moskwie i tam są trupy, nie przestraszcie się. Nawet się nie spodziewam, że uwierzycie. Ja bym nie uwierzył. Nawet teraz mówię na głos i sam w to nie wierzę. Nie mogę tego zrozumieć. Mój rozum to przyjął, ale nie mogę tego. Zrozumieć. Ale, czad! Igor albo Michał aż klasnął w dłonie. Tu jest życie, tu się coś dzieje. A pokażesz nam metro? No bo u nas w Muromie to jest totalna lipa nic się nie dzieje Artem nie odpowiedział. I co? Arseni pociągnął się za kolczyk. Zostaniecie tu, dopóki was nie zabiją? Tak trzeba. Postaram się wytrzymać, jak długo się da. W sumie. Co do Moskwy, ci tutaj może nie zdążyli jeszcze ich powiadomić, kiedy ich szturmowaliśmy, ale teraz na pewno wszystko usłyszeli. Niedługo tu będą, więc jedźcie do domu, to nie wasza sprawa. Potem kiedyś wrócicie, jeśli zechcecie, kiedy wszystko się tu skończy, ale nie idźcie drogą. Arseni się nie ruszył. Igor z bratem wiercili się niespokojnie na twardych krzesłach. Ojciec palił z Artemem. Synowie spoglądali na niego z zazdrością, ale nie odważyli się poprosić. Ale ja nie chcę do domu, ojciec zaprotestował basem Michał albo Igor zostań, no. ja bym im pomógł. Nie, to nie ma sensu powiedział Artem. Ilu ich tam jest? Może dwudziestu ludzi, może więcej i będą. Przygotowani nawet w piątkę się nie utrzymamy, a do tego linia czerwona tam mieszkają tysiące ludzi, mają armię, prawdziwą armię. Zostaniemy, tato? Idźcie. Idźcie, nie trzeba. Idźcie, opowiecie u siebie, w tym waszym muromie. A naprawdę można u was oddychać na zewnątrz, bez filtra? Naprawdę. I warzywa? Tam rosną normalnie. No, osłaniamy je przed deszczem, deszcze są niebezpieczne, oczyszczamy wodę. No ale poza tym, tak, pomidory, ogórki, pomidory wspaniale. Dziwnie jest słyszeć o komunistach, o faszystach, to, to jakieś minione stulecie. Artem wzruszył ramionami. Zastanawiał się teraz, jak on się nie domyślił jeszcze na progu, jeszcze za bramą, że ci trzej ludzie nie mogą być zwiadowcami z placówki, przecież oni w ogóle nie przypominali ludzi z metra. W niczym. Jakby przylecieli z Marsa. A wy tam w co wierzycie? No mieszkamy tam w monastyrze, nie w samym mieście. Nasz monastyr jest stary, piękny, na brzegu rzeki, świętej trójcy. No prawdziwa twierdza, o no wiesz, taka biała twierdza z błękitnymi jak niebo kopułami. Zdumiewające miejsce. Tam nie da się nie wierzyć w Boga. A tak w ogóle to w siebie rzucił zadziornie Igor albo Michał. To macie szczęście. Uśmiechnął się do nich bez ładu i składu artem. A my nie mamy ani klasztoru, ani siebie. Nich uja nie zostało. Arsenij zgasił niedopałek w pogniecionej puszce po jakiejś prehistorycznej rybie. Podniósł się z miejsca. To ty musisz mówić, ty musisz wszystko ludziom opowiedzieć, a tracisz czas na nas. Idź, odprowadzę was. Nie trzeba. Ty mów, a my. Postaramy się zrobić tak, żebyś mówił jak najdłużej. Jadą! Widać zwierzy, już jadą! To oni? Wiatr ustał i skrzypienie ucichło. Na zewnątrz zapadła cisza, cicho jak z zatkanymi watą uszami, jak na sadowym kolcu. I w tej ciszy bzyczały tylko bardzo daleko, na razie jeszcze wysokim głosem, jakby zupełnie niestraszne silniki. Ile ich jest? I nie czekając na odpowiedź, Artem znów wspiął się do nieba sam. Mignęły w prześwicie między blokami jedna, druga, trzecia i zniknęły. Trzy ciężarówki były na pewno. Może więcej. Nie. Są kolejne. Jeszcze dwie. Pięć. Pięć jednakowych. Jechały tu od strony Moskwy. Zasłoniły je podniszczone budynki z wielkiej płyty, odcięły dźwięk. Dzieli ich do nich pewnie z dziesięć minut jazdy. Ilu ich jest w tych ciężarówkach? Zmieści się pięćdziesięciu ludzi. Na dachach CKM -y zapewne mają też snajperów. Jeśli przystąpią do szturmu jednocześnie. Żaden z żołnierzy Artema nie zdąży nawet mrugnąć okiem wszystkich, położą wszystkich, rzucą psom. Dziesięć minut, czyli trzeba schodzić, zaczynać ostatni seans, żeby zdążyć wszystko powiedzieć. Arsenij z synami i Loszą kupią mu trochę czasu, dobrzy z nich ludzie, ale teraz żadnej czczej gadanin. Odbiera go ktoś czy nie? Moskwa nie odpowiedziała ani razu, ale przecież nie potrzeba radiostacji z możliwością nadawania, żeby słuchać wystarczy odbiornik. Niech milczą, aby tylko słuchali. Znów jakby coś zabzyczało w oddali. Artem nastawił ucho w kierunku, skąd doszedł dźwięk, zmrużył oczy. Ze wschodu, z nicości. Z Rosji pędził w stronę placówki punkt. Słup pyłu. Był dalej od skrętu do stacji radiowej niż ciężarówki, ale mknął szybciej. Kto to? Była już najwyższa pora nie tyle zwlekać się na dół, co zeskakiwać, ale Artem nie mógł oderwać wzroku od punktu, dopóki ten się nie powiększył. Coś szarego, srebrzystego. Nie punkt, lecz pocisk z automatu wydłużony. Kombi. Szawieli. Nogi w pośpiechu ślizgały mu się Po cienkich prętach zbrojeniowych Analgetyk z alkoholem już wywietrzały I nie tak łatwo było mu się poruszać Stracił kilka sekund Chciał wyjaśnić wszystko Igoro Michajłowi Ale zdał sobie sprawę, że zrobi wszystko szybciej sam Obaj bracia czekali na niego w podwórzu Zdenerwowani, przestraszeni i radośni Walcie na piętro Będziecie strzelać z okien Nakazał braciom Losza! Pilnuj drogi! Otworzył bramę i zamiast rozpoczynać audycję Wybiegł na szosę jest ich teraz tylko pięciu, przy tym Artem będzie nadawać, a jeśli Savieli zdąży, to sam starczy za dwóch. Tylko czy on do nich wraca? Czego stąd zapomniał? Dzwoniło mu w obu uszach. Ciężarówki złożyły się w jedną, jak talia kart. Pędziły z włączonymi światłami, nie kryjąc się. Z przeciwnej strony na ich spotkanie, jakby chcąc się o nie rozbić, leciało przysadziste kombi. Ostrza maszynki do mięsa zatrzymały się, czekając, aż dowiozą im ludzi. Artem pomachał Sawiliowi, dawaj, czekamy i popędził z powrotem do kryjówki. Ryk uralów stawał się już całkiem wyraźny, kiedy nasze się pisnęły hamulce, pocisk kombi przybył pierwszy z rozpędu, wszedł w zakręt i zdążył przejechać przez zamykającą się już bramę. Jednak sawieli, sawieli. A ja tego postanowiłem przełożyć urlop, wyjaśnił już z bagażnika, wyciągając worek z CKM. -em. Skończymy tu robotę i, i wtedy pojadę. Artem miał wręcz ochotę go objąć, ucałować w pomarszczoną skórę. — Durne bohaterstwo — powiedział mu zamiast tego. — zlejemy sobie jeszcze ropę z ich hamazów — puścił mu oko Stalker. — Ropę — powtórzył Artem. — A co, tym masz diesla? — No. — To daj kanister. — Że co? — Kanister daj, daj! Ropę, daj ropę! Wyrwał Sawiliowi plastikowy baniak z mętną cieczą i oglądając się co sekundę na ogrodzenie, gdzie przeskoczą, tam gdzie zrobił to Artem, popędził z nim, podskakując w stronę uśpionej koparki. Masz, pi! Artem chlusnął do wyschniętego gardła koparki płynnej tęczy z kanistra. Łykaj! Ty też chciałaś co? Choćby z pokruszonymi zębami, choćby z krwią. Trzeba tu w końcu posprzątać. Bojowe 100 gramów. Wdrapał się na gąsienic. – Co ty robisz? – Sawieli stał obok na dole. – Rozpierze w cholerę te maszty. Artem zetknął kabelki. Ostrożnie i z niesłyszalną modlitwą, jakby rozmawiał z rozbrajaną bombą. Ciężarówki ryczały już tuż na zakręcie. Potem ucichły. – Wysadziły destant? – Wcisnął pedał. – Dawaj, dawaj! Koparka drgnęła konwulsyjnie, chrapnęła, otrząsnęła się, zaryczała, ocknęła się, ożyła, ożyła. Tu są dźwignie. Zaraz, z przodu dwie. I po bokach siedzenia kolejna. Ruszył jedną, wysięgnik poszedł w górę drugą, rozprostował się i wyrżnął zębami łyski w ogrodzenie. Te dwie dźwignie! wytarł się na niego Sawieli. — Z przodu, jak w czołgu! Wyłaś na tole, daj mi! Błyskawicznie wdrapał się na gąsienicę, dał Artemowi kopniaka w tyłek, żeby ten zmiatał z kabiny, chwycił za dźwignię. — No na bok, bo zrobię z ciebie marmoladę! Rozsunął ręce na boki i koparka pięćdziesiąt ton, czy ile tam mogła mieć nagle, zatoczyła krąg, jak gdyby zawirowała w tańcu, obróciła się w miejscu. — Pięknie! Tęskniłem za gąsienicami! — zarechotał Sawieli. — To od czego zaczynamy? — od dalszych! Dawaj od dalszych! Sprzątnij go stąd! Za betonem wysypali się już pewnie ludzie bez dystynkcji. Może rozwijali liny z hakami, a snajperzy wili gniazda w gałęziach drzew. Spóźnisz się o sekundę. Będziesz spóźniony już zawsze. Dobiegł do stacji, zapominając o kolanie już. 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 Wydawało mu się, że między gałęziami widzi ludzkie cienie. Ktoś przemknął obok bramy. Tam jest radio! Głos! Wywołują! Zawołał z pierwszego piętra Michajło Igor. Otaczają nas, rozchodzą się dookoła, to co? Strzelać! To losza z dachu. A za oknem pomieszczenia kontrolnego powoli szunęła otulona spalinami wskrzeszona koparka, wznosząc już swoją jedyną pokrytą trupimi plamami rękę do ciosu. Wzywamy natychmiast! Stłumionym komarzym głosikiem odzywały się słuchawki. A kogóż to teraz przypiliło, co tak wcześniej wszyscy mi jakbyście nabrali wody w usta. Nie było czym oddychać, Artem czarpnął za klamkę, szeroko otworzył okno, zaczął oddychać słodkim dymem. Teraz usłyszał jeszcze raz nosowym głosem przez megafon. Nakazujemy natychmiast opuścić budynek i złożyć broń. Obiecujemy zachować was przy życiu. Przeciwnym! Wypadku! Tamten dalszy! Artem machnął przez okno. Koparka zagrzechotała zardzewiałymi kośćmi, powlokła się tam, gdzie jej pokazano. Starczy jej sił? Starczy tęczy? Artem! Zebrawszy siły, zapiszczały słuchawki na stole. Słyszysz mnie, Artem! Podniósł je zbyt wolno. Nie miał ochoty wsadzać ich sobie na głowę, zatykać nimi uszu. Na dachu zaterkotał cekałem Na postrach? Czy zaczęli szturmować? Kto tam? Artem, to ja. Tu Polatucha. Polatucha, Artem. Co? Polatucha, Artem, ja. 2 RH minus, no, to ja. Co ty? Słyszałeś mnie? Słyszałeś? Bo... Czerwoni zagłuszali cały eter. Nie zwariowałem, cały świat. Tylko my, idioci, siedzimy pod ziemią. A ja zaraz rozpieprzę te zagłuszarki w drobny mak. Powiedz mu je narzowi, Powiedz mu, że, że ja czekaj, artem słyszysz mnie. Stój! Artem, nie rób tego! Zaczekaj! Ale nie mogę, nie mogę czekać. Tu są czerwoni. Czerwoni są dookoła, zaraz będą szturmować. Zmiażdżą tu nas, ale zdążymy wszystkie zagłuszarki wysłać. Nie, nie zmiażdżą Artem! Możemy. Dogadamy się, nie ruszaj niczego! Czekałem znów ogarnął paroksyzm. Huknęło też wewnątrz budynku. Z pierwszego piętra także strzelali. Ale z kimś, Z czerwonymi, dogadacie się? To nie czerwoni! Nie czerwoni, Artem! Ciężko i potężnie łupnęło za oknem. Jeszcze raz zabrzmiał głośny, diabelski zgrzyt, jak podnosząca się żelazna kurtyna od horyzontu do horyzontu. Jęknęła tubalnie zmęczona stal i nieśpiesznie, majestatycznie zawalił się skoszony maszt. Wzdłuż budynku, wzdłuż niemal całego terenu zatrzęsła się ziemia. Za późno, bo to już wszystko leci w pizdu. Nie! Nie możesz tego niszczyć, ja wiem! Wiemy! O zagłuszarkach. To nie to, nie to, co myślisz, Artem. Mogę ich zatrzymać i nie będziesz turmu. Po prostu zaczekaj na mnie, Artem. Zaczekaj, wszystko wyjaśnię. Znów zazgrzytało i jęknęło. Ale kto to. Mów, dlaczego? Artem zerwał słuchawki. Wychylił się przez okno. Z ogrodzenia zwisał szary człowiek. Ukrzyżowany na drucie kolczastym chciał się wyplątać, ale cała siła uszła mu z rąk. Koparka zaświszczała i zamachnęła się jeszcze raz. Wstrzymać ogień! Zatrzymajcie! Szturm, zakon, młynarz! piszczał komar polatucha do kogoś z boku. Hartem, hartem! Oni zaczekają! Ty też zaczekaj! Już jadę, słyszysz? Artem! — Czekałem się uspokoił. Szarzy się wycofali. Czy to snajper odnalazł lożę? I jeszcze jeden baobab puścił cementowymi korzeniami zeschłą ziemię, a wierzchołkiem obłoki i zaczął okropnie, niechętnie się przechylać. My dwa jesteśmy jednej krwi, jednej polatucha, a jeśli nie z tobą, to z kim? Stój! Stój! Artem popas wysunął się na zewnątrz, żeby sawieli mógł go dostrzec. Koparka zawahała się, a maszt i tak już ścięty zaczął ciężko opadać na ziemię obok okna. Artem wypuścił z ust czarny dym i uwierzył słuchawkom. Nie potrafił nie uwierzyć. — Czekam! Czekam, Polatucha! — Ile pan ma lat? — zapytał Artema Michaił. Igor to był ten trochę niższy, subtelniejszy. Michaił był grubiej ociosany, bardziej niedbale i powolniejszy przez nadmiar ciała. W końcu Artem zaczął ich odróżniać. — Dwadzieścia sześć — powiedział Artem. — W marcu skończone. — Znak zodiaku Baran? — zainteresował się, nie wiedzieć czemu Igor. — Nie mam pojęcia. Trzydziestego pierwszego. Jeszcze dzionek i urodziłbym się pierwszego kwietnia. W prima pris. Pewnie trzeba było zaczekać. Baran uparty. Dwadzieścia sześć? Michaił uniósł czarne brwi. O kurde. Nie dałbym tyle. A ile byś dał? Nie wiem. Czterdziechę? Dzięki. Kru. Nie słuchaj, głupoli. Arsenij wyrwał sobie włos z brody. No, dla nich każdy, kto ma więcej niż dwadzieścia, to od razu czterdziestolatek. A wy ile macie? Ja siedemnaście. Jak ja dziewiętnaście. Dziwne zauważył Artem po zastanowieniu. — Nie macie jeszcze dwudziestki, a obaj urodziliście się na powierzchni. Czy Artem zdziwił się, kiedy zatrzymała się przed bramą? Zdziwił. Ta sama opancerzona terenówka, która próbowała nafaszerować go ołowiem, goniła go po twerskiej. Ta sama. Odsunęły się ciężkie drzwi. W pył zeskoczył polatucha bez maski. Jestem sam! Wpuść mnie! Terenówka zatrzasnęła się. Cofnęła do szosy entuzjastów do wiatraków. Artem przejrzał obraz z kamer. Dopiero potem uchylił bramę polatuszy. Ten potrząsnął głową, wydał policzki spojrzał na Artema zezując objął go chujowo wyglądasz, bracie hm. robota na otwartym powietrzu. Ta robótka nieźle na wyprawiałeś ja? Stary Cię ochrzani. chodźmy do radia Artem wprowadził gościa do środka na korytarzu czekał Arseni z synami Losza patrzył z dachu między drzewa, sawieli i zwinął się w koparce w kłębek, żeby nie wyszukali go snajperzy. Szarzy ludzie obiecali zawieszenie broni, ale nie podali warunków, niepokojące. Kto to? podejrzliwie kiwnął na przybyszy Polatucha. Ludzie to są ludzie, bracie, żywi ludzie z innego miasta, z muroma. Przyszli ciebie i mnie ratować. Z muroma? Zapytał Arsenija Polatucha. To gdzieś na północy? Od Moskwy na wschód, odparł tamten. A przed kim nas będziesz ratował, ojczulku? spytał Polatucha. Przed diabłem rogatym. Takiego jak ty, to co najwyżej przed samym sobą uśmiechnął się do niego Arsenij. No i gdzie twój młynarz? Artem minął radiotelegrafista i ruszył w stronę pomieszczenia kontrolnego. Mnie też już świeżbi, tylko na sekundę obrócił się do pola tuchy plecami. Zabrzmiały szybkie cyknięcia. Odwrócił się, słysząc cyknięcia, czując szron na plecach, słysząc bulgotanie, a przybysze leżeli już rozrzuceni na podłodze wszyscy trzej. Polatucha przestępuje już wokół nich jak żuraw, dobija każdego w głowę z góry na dół. Zobaczył Artema i rzucił steczki na ziemię, podniósł ręce. Tylko pół minuty, a zabił na zawsze trzech ludzi. Ty, co ty? Dlaczego? Automat zaczepił mu się muszką o skafander, ręce mu się trzęsły, ale Polatucha był człowiekiem cierpliwym, zaczekał, póki Artem porządnie w niego nie wyceluje. Ludzie... Z Muroma. Do nas. Ty, bydlaku! Spokojnie. Spokojnie, Artem. Nie trzeba. Dręczu skurwiłeś się! Skurwiłeś? Posłuchaj. Uspokój się. Już, już, już. Co już? Co? Dlaczego to zrobiłeś? Arseni i Igor nie przestali się jeszcze uśmiechać. W czole dziura, a usta się śmieją. Michał był poważny. Cała podłoga była teraz zalana lepką krwią. Nie da się nie wdepnąć. To szpiedzy. Mamy rozkaz Artem. Jak? K kto? Od kogo? Rozkaz Chartem od dekonspiracji. To znaczy o przeciwdziałaniu dekonspiracji. nasz. niech on wyjaśnia. Na kolanach. Na kolana węczę za głowę, żebym je widział. Idź Na kolanach! Do pomieszczenia kontrolnego. Tutaj! Dalej. Daj! Gdzie twój młynarz? Gdzie on jest? Daj. Ja tylko nic, nic nie zrobię. Zaraz. Zaraz dostroję się. Już już nie denerwuj się. Rozumiem cię. Zaraz. Towarzyszu pułkowniku. Słuchawki na stół i odejdź. Odejdź do kąta. Artem zachrypiało w głośniku. Artem. — Jesteś tam? — Co to jest? To wszystko, co to jest? Mów, co to? Liczę do trzech, jasne, ty stary... Co tu się dzieje? Po co ten klosz nad Moską? Po, po co ukrywać przed nami cały świat? Dlaczego mnie okłamywałeś? Po co, ty do? stara, beznoga? Po co przez cały czas mnie okłamywałeś? — To nie klosz, Artem. Młynarz przełknął wszystko, nie udławił się. To nie klosz, to tarcza. — Tarcza? To tarcza, Artem, te zagłuszarki nie kryją świata przed Moskwą. One kryją Moskwę przed światem. A po co? Co tam w ogóle? Wojna nie jest zakończona, Artem. Nie tylko my przeżyliśmy. Nasi wrogowie też Ameryka, Europa, Zachód zachowali arsenał i nie dobijają nas tylko, tylko dlatego że są przekonani, że wszyscy zdechliśmy, że niczego tu już nie ma, że wszystko jest zniszczone. Jeżeli dopuścimy do dekonspiracji w jakikolwiek sposób, radio czy infiltracja, jeżeli tylko jakoś się wywiedzą, a chcą, to zetrą nas tu w pył wszystkich. Słyszysz mnie, Artem? Nie wolno niszczyć tych zagłuszarek, nie waż się ich ruszać, ale wojna skończyła się sto lat temu! Nigdy się nie skończyła Artem. Nigdy.